na przystanie czy krzesła polskie. Sadzali na przystanie, sadzali krzesło na przystanie do domu polskie, także mogliśmy wtedy tutaj swobodnie handlować z Persją. No, ale potem mamy drugą wojnę światową i Polska kolejny raz traci niepodległość, a Persja też nie lepiej, staje się takim, powiedziałbym, kondominium sowiecko-angielskim. Mamy ten epizod z armią Andersa. No, w sumie ponad 116 tysięcy uchodźców z tego wojska regularnego, 85 tysięcy, 30 tysięcy cywilów, z tego połowę, czyli 15 tysięcy dzieci, z czego większość sierot. No niestety ci Polacy, którzy zaznali rozkoszy życia w Rosji sowieckiej, umierali tutaj dość licznie, są tysiące polskich grobów. I to nie dlatego, że spotykały ich tu jakieś krzywdy ze strony Persów, ale po prostu byli wygłodniali, byli chorzy. Różne choroby tu ze sobą wlekli. Były kwarantanny, miesiąc kwarantanny w porcie Bandar Anzali. Wszyscy musieli odbyć, wszyscy właśnie samym Andersem, także ta kwarantanna, pozostało po niej 685 polskich grobów. Zajeżdżamy na ten cmentarz, kiedy jedziemy właśnie na północ Iranu do Azerbejdżanu, to tam zajeżdżamy, składamy tam kwiaty. My opiekują się tym cmentarzem Ormianie. Jest taki właśnie bardzo z nami zaprzyjaźniony Ormianie, który zresztą po rosyjsku mówi oczywiście, jak większość Ormian. Także na chwilę tam do tego cmentarza wpadamy, on ma klucze, otwiera dla nas bardzo dobrze utrzymany cmentarz, jak mówię, prawie 700 polskich grobów. Właśnie ci, którzy tej kwarantanny nie znieśli, po prostu nie przeżyli, tak byli chorzy, głównie na tyfus. Głównie na tyfus byli chorzy, na malarię też. No, również te dzieci umierały. No ale poprzez tą obecność tych setek tysięcy Polaków w Persji też te stosunki jakoś tam się dalej rozwijały. Tu powstawały polskie szkoły, polskie gazety były wydawane, scouting polski. Zachowały się wspomnienia właśnie o rowerzyści jadą, jacyś ciekawe, Europejczycy na pustynię jadą rowerzyści. Zachowały się wspomnienia tych polskich pancerek, to były przecież dziewczynki nastoletnie, które ubrane w te krótkie spódniczki, prawda, w te te podkolanówki harcerskie, to były te mundury w stylu tego Baden-Powella, opisywały, jak właśnie rzucały za nimi kamieniami kobiety irańskie, jak na czasem dostała któraś po nogach różańcem, no bo przecież wtedy się w Iranie budziło. Wszyscy chodzili w czadorach, nie tylko pojedyncze sztuki, tak jak obecnie. Także powstały polskie szkoły, licea i tak dalej, także powstało Polskie Towarzystwo Studiów Polsko-Irańskich i z niego się rozwinęła polska orientalistyka, już powojenna w Polsce socjalistycznej. Do 1945 roku jeszcze te polskie obozy istniały, potem zostały zlikwidowane. Dzieci wyjechały z nimi do Indii, do Afryki Południowej, do Kenii, czy do Afryki Wschodniej. I Polacy praktycznie wywędrowali. Z Persji zostały tylko nieliczne Polki. 70, bodajże 6 polskich kobiet zostało, wyszły za Irańczyków, już tu zostały właśnie z tej grupy uchodźców Andersa. Ostatnia z nich umarła chyba w zeszłym roku. Czasem pokazywano właśnie z tą panią wywiady. Ona już praktycznie nie miała polskiej rodziny, bo te dzieci też wnuki to wszystko się sperszczyło. Oni utracili język. Tylko ona jeszcze tam po polsku jako tak mówiła, ale zmarła albo rok, albo dwa lata temu i nie ma już po prostu nikogo. To była ostatnia kobieta z tej właśnie grupy, która z armią Andersa z Iranu wyszła. No proszę Państwa, mamy 45 rok, zaczyna się socjalizm.
No i socjalizm socjalizmem, ale relacje są nadal bardzo dobre. Tutaj mamy, prawda, monarchię Pachlawi, tam mamy towarzysza Wiesława, ale w 1965 roku przyjeżdża do Polski księżniczka Ashraf, to bliźniaczka, siostra Mohameda Rezy Pachlawiego, starsza siostra, nawiasem mówiąc, bo oni byli bliźniętami. Nie wiem tam co to tam, czy tam jedno, czy wielo, za przeproszeniem, jajowymi, ale ona była wcześniejsza, także tron się jej należał. No jednakowoż w Persji nie było takiego zwyczaju, że kobieta rządziła, w związku z tym, mimo tego, że Mohamed był młodszym braciszkiem tam od godzinę, to jednak on został szachem. Ale księżniczka Ashraf być może jako bliźniaczka jakieś tam geny wymieniły się i ona miała taki bardzo twardy, bardzo męski charakter. No, miała też ciągoty polityczne, dlatego była też w różnych misjach używana. Właśnie przyjechała do Polski tą wizytę brata przygotować i w przyszłym roku, znaczy następnym 66. Szach przyjechał wtedy na 3 dni. Wydaje mi się, że był wtedy już po rozwodzie z Sorają, więc dlatego był sam. No ale potem przyjechał do Polski ponownie, także zobaczcie Państwo, no bardzo były te relacje, mimo różnic ustrojowych, ciepłe, głębokie. Szach przyjechał potem już z Farahidą na 5-dniową wizytę, czyli bardzo długo, tak? 5-dniowa wizyta, jak prezydent Stanów Zjednoczonych do Polski zagląda, to tak na godzinę, dwie, no czasem tam zanocuje. Natomiast szach perski był tutaj całe 5 dni. A skąd on się tutaj wziął, proszę Państwa? No wziął się stąd, że w pewnym sensie rewizytował towarzysza Edwarda. Towarzysz Edward, który był człowiekiem światowym, znał języki, był poliglotą, miał uroczą małżonkę, dobrze ubraną, jeździli po świecie i kiedyś zostali zaproszeni przez premiera Nehru, Jawaharlala Nehru, do Indii. No i w jedną stronę polecieli przez Związek Radziecki, ale wracali już inną drogą, a wracali samolotem 354, bardzo dobrym samolotem, bezpiecznym. Był to, właśnie jeszcze istnieją te samoloty na świecie, ale to już raczej jako eksponaty. Był to najszybszy samolot odrzutowy świata cywilny, bo ciągnął 950 km na godzinę. My w tej chwili, jak lecimy do Persji, to lecimy tam Boeingiem czy Airbusem, tam 820-830 w porywach, a towarzysz Gierek podróżował salonką 154, która ciągnęła 950, także bardzo szybko. Bezpieczny trójsilnikowy samolot, konstrukcja wzorowana na amerykańskich, tylko że no, radzieckie silniki bardzo paliwożerne i to był odrzutowiec średniego zasięgu, w związku z tym na takiej długiej trasie musiał sobie jakiś czas lądować. No i lądował, towarzysz Erdog wylądował tutaj właśnie w Teheranie, spotkał się z szachem w saloniku lotniska Mehrabad. No bo tego Chomejni jeszcze nie było mowy, to znaleźli jego lotnisku. No i panowie sobie wzajemnie przypadli do gustu. Towarzysz Gierek zaprosił Mohameda Rezę i w ramach tych dobrych relacji szachostwo przyleciało do Polski. Przyleciał szach, przyleciała Farahidba, bardzo piękna. No i w ramach tych dobrych relacji Senat Uniwersytetu Warszawskiego uhonorował, oczywiście z własnej inicjatywy, nieprzymuszonej woli, jego tytułem doktora honoris causa w dziedzinie prawa. Natomiast ona, i to chyba było słuszne, a nawet zbawienne, została doktorem honoris causa w dziedzinie historii sztuki. Tyle, że to już tak można powiedzieć na marginesie, jak wybuchła rewolucja i szach wyemigrował, to Senat oczywiście Uniwersytetu Warszawskiego z własnej i nieprzymuszonej woli się zebrał i pozbawił ich obydwoje tytułów właśnie doktorów honoris causa, ponieważ uznał ich za niegodnych. No, wiecie Państwo, polityka to jest polityka. Trzymajcie się od tego z daleka. Także 5-dniowa wizyta,
Szafowsko byli oczywiście w Warszawie, byli też w Gdańsku, w Krakowie, byli w Poznaniu. Być może ktoś z Państwa ich nawet tam witał, machał chorągiewką albo rzucał kwiatami jako pachole, ponieważ pacholęta szczególnie szkolne były tam do tych oficjalnych wysyłane. Byli też w Oświęcimiu. Byli w Oświęcimiu, zachowały się właśnie opisy i wizyty w Oświęcimiu. Obydwoje płakali. Obydwoje płakali, że byli z nami jako punkt obozu w Oświęcimiu. Tak byli przejęci właśnie grozą tego, co zobaczyli. No, być może Państwo rzucaliście kwiatami, ale był człowiek, który rzucał parę cesarską jajkami. Nazywał się Kawę Purlachnama, był Persem, komunistą perskim, który był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, właśnie na Wydziale Orientalistyki, a konkretnie w katedrze nauczania języka perskiego. Kawę Purlachnama, stary komunista, który właśnie uciekł przed siepaczami Szacha, najpierw do Związku Radzieckiego, a potem do Polski. Polsce mu się spodobało i został w Polsce już na zawsze. Był starszym wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Był autorem bardzo cenionych podręczników do nauki języka perskiego. Te podręczniki jeszcze są wydawane. Kawę umarł w 2013 roku, a jego syn wyjechał do Niemiec. Nie chciał w Polsce mieszkać. No i właśnie Kawę zaczaił się i rzucał Szacha jajkami. Oczywiście zatrzymała go milicja obywatelska, ale nie zrobili mu większej krzywdy, ponieważ był komunistą, a poza tym Persem, więc nie wypadało szanowanego starszego wykładowcę uniwersytetu na dłużej, prawda, do pudła wsadzić. Owocem tej, proszę Państwa, wizyty, oprócz oczywiście tradycyjnie dobrych relacji, był zakup różnych dóbr produkcji perskiej, no przede wszystkim ropy naftowej, tak? No, była okazja. Kupiliśmy dużo ropy naftowej, dobra ropa niskosiarkowa, bardzo czysta, dająca się łatwo dystylować. Niskosiarkowa, więc dobra dla silników, szczególnie dieslowskich. Kupiliśmy tej ropy, tylko zapomniał towarzysz Edward, że no nie ma czy tej ropy przywieźć, a jakby tutaj zlecanie transportu, to były tak zwane cenne dewizy na to potrzebne. W związku z tym biuro polityczne uchwaliło, że trzeba kupić tankowce i przedsiębiorstwo państwowe pod tytułem Polska Żółta Morska dostało polecenie z politbiura z najwyższego szczebla, żeby kupić tankowce, no więc cóż było.